Cześć, widzę, że licznie na sali jest. Pozdrawiam również wszystkie osoby, które oglądają nas na streamie, w tym naszego kolegę Radka Żubera. Niestety nie mogło go być, ale pewnie ogląda. Tak, powiemy dzisiaj wam, czym są CTF-y, o co w tym chodzi, jakie są kategorie zadań i no w sumie jak zacząć, no bo najbardziej chcielibyśmy, żeby też ludzie zaczęli grać się razem z nami, bo no cóż, okazało się, że spróbowaliśmy i super sprawa i no i tyle. Trochę o nas. Ja nazywam się Mateusz Szymaniec, pracuję w CERT-cie. Oczywiście jestem też członkiem i współzałożycielem P4. Robię sobie jakieś tam zadanka, a te teksty to potem się wyjaśnia, co w tym chodzi. No to ja jestem Jarek, pracuję z Mateuszem obecnie w CERT-cie i też jestem współzałożycielem P4. No i też robię jakieś zadania zupełnie inne niż Mateusz, ale to dobrze, bo się uzupełniamy i jakoś sobie żyjemy. No, trochę o naszym teamie. Generalnie cały nasz team wziął się z tego, że jest sobie portal For Programmers, na którym jesteśmy adminami i moderatorami. No i był tam taki czat i sobie taki kolega, który kiedyś pracował w ESET-cie, rzucił nam, że o, może zajmiecie się security i są takie CTF-y. No to wzięliśmy się za CTF-y, okazało się, że jest całkiem fajnie. No i powstała właśnie nazwa P4 z For Programmers, tylko że odwrotnie, nawet mamy podobne logo. No, to jest nasza strona. Potem widać, ale potem wyjaśnimy, co właściwie na niej jest. Okazuje się, że zaczęliśmy w 2013 roku i trochę nasz zespół się rozwinął, my też trochę nabyliśmy wiedzy i się okazało, że idzie nam całkiem spoko, bo jesteśmy w tej chwili na czwartym miejscu na świecie. Też chciałbym, żeby było lepiej. No właśnie, mała agenda i zaczynamy. Na CTF-ach są różne kategorie zadań, właściwie są nawet różne typy CTF-ów, ale trochę później. Ale w takiej na pierwszej kategorii CTF-ów są zadania, które należą do którejś z tych kategorii. Te zadania mogą się łączyć, że mogą należeć do wielu kategorii. No ale w każdym razie mniej więcej takie zagadnienia są na CTF-ach. Każdą z nich wyjaśnimy za chwilę. Czym właściwie jest CTF? Czy może ktoś gra w CTF-y? Ręka do góry. Super. No, mam nadzieję, że nie wiem, za rok, jeżeli tutaj będziemy, to tych rąk będzie jeszcze więcej. Wszyscy podniosą. Tak, i same CTF-y, no jest opis, który w sumie no, niewiele mówi. W każdym razie to jest mniej więcej konkursy dla entuzjastów bezpieczeństwa komputerowego. I no tyle, są zadania, robi się zadania, za zadania są punkty i ludzie są punktowani, jest super. Są dwa główne typy CTF-ów, czyli Jeopardy i Attack Defense. Jeopardy to jest rodem z konkursu amerykańskiego, który w Polsce nazywa się. Jak się nazywa, ktoś podpowie? Tak, Wabank. Są kategorie i każde zadanie jest punktowane za ileś tam punktów. I jak widać na dole, to jest screenshot z jednego z CTF-ów, gdzie każde zadanie to jest właśnie taki prostokącik, w niego się klika i dostaje się opis zadania. No i tutaj widać, że są jakieś tam typy kategorii i każde zadanie jest punktowane tam od 100 do 400 punktów. Tradycyjnie zadania się punktuje tam od 100 do 500 punktów. Są też hinduskie Jeopardy, czyli okazuje się, że Hindusi są dużym krajem i organizują też dużo CTF-ów, ale ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Jak się wybiera, w które CTF-y chcemy grać, a w które nie, to te hinduskie są mech. Aha, jeszcze tak, Attack Defense. To jest bardzo ciekawy typ CTF-a, jest trudniejszy do zorganizowania niż Jeopardy. No ale jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, że nie tylko zmagamy się z zadaniami, które nam przygotują organizatorzy, ale zarówno atakujemy i bronimy, czyli jest sobie stworzona infrastruktura, każdy team dostaje klon pewnej infrastruktury i musi ją bronić. I broniąc, znajduje pewne luki w tych zadaniach i musi atakować inne zespoły i w ten sposób dostaje punkty, ewentualnie traci, jeżeli inne teamy hakują nasz team. No i pierwszą kategorią, jaką mówimy, to jest reverse engineering. To jest taki najbardziej niskopoziomowy, no może poza uningiem, typ zadań, czyli dostajemy binarkę i musimy się zorientować, co ona robi. Tutaj jest taki ogólny schemat tych zadań, czyli zawsze taki program jakoś czyta jakieś dane, coś robi jak nam jakieś magię i sprawdza, czy
te dane były dobre. I musimy po prostu wziąć, otworzyć ten plik w jakiejś debuggerze albo deassemblerze i zorientować się, w jaki sposób wykonuje to sprawdzenie, że na przykład porównuje z jakimś hasłem albo liczy jakieś hasze MD5. No i trzeba za pomocą naszej wiedzy jako reverser wziąć i wysiąść algorytm. I tu jest taki przykład bardzo prostego zadania, które napisałem, no to zajęło 5 minut. Po prostu jest program, który uruchamiamy i wpisujemy do niego hasło. I program sprawdza, czy hasło było poprawne, czy hasło było niepoprawne. I ładujemy go do ID, bo to jest nasze ulubione narzędzie i patrzymy, jak ten program wygląda w assemblerze. Nie wiem, ile osób tutaj zna assemblera, ale no, nawet jak ktoś nie zna assemblera, to myślę, że łatwo się domyślić, że jest jakiś printf, później jakiś scanf, strcmp i widać, że hasło, które zostało przez nas podane, jest porównywane z tym stałym zapisanym. No i na prawdziwym CTF-ie to by była flaga. Poza tym, że na prawdziwym CTF-ie nie ma takich prostych zadań, ale wystarczy coś takiego zrobić. W zasadzie w praktyce najczęściej prościej jest to załadować do hexrace'ów, które potrafią takie coś zamienić na kod, który jest prawie że poprawnym C zawsze. I nawet jak ktoś nie jest ekspertem od rewersowania, ale coś tam kiedyś widział C albo coś programował, to jest w stanie rozwiązać większość takich zadań prostych bez żadnego problemu. Tak, albo kupił w Zatoce. Nie polecamy, są backdoory. Tak, nie można takiego czegoś robić, ale AIDA Pro Free jest darmowa, więc da się bez. No i co? I wpisujemy tą flagę i udało się, dostaliśmy 100 punktów powiedzmy. No poza tym, że w prawdziwych CTF-ach zadania są trudniejsze, ale zasada jest zawsze taka sama, czyli coś wpisujemy do programu, program sprawdza, czy jest dobrze i dostajemy punkty. Tutaj jest taki przykład ciekawszego zadania, które było na Confidence w tym roku i zrobił je nasz kolega z pracy, Mac, zresztą prezentował tutaj w piątek. Ale chyba go nie ma. Pije na dole pewnie. Tak, w każdym razie stworzył własną architekturę i trzeba było... Mieliśmy jedynie plik binarny, który trzeba było załadować z jakiegoś hexedytora i zorientować się, które obkody co robią i tak dalej. I za pomocą w zasadzie, zaczynając od niczego, z samym hexedytorem, zorientować się, jak wygląda assembler maszyny, co ten program robi, później zbrutować algorytm i w ten sposób zdobyliśmy flagę i dostaliśmy 500 punktów. W zasadzie to było jedno z najtrudniejszych zadań na CTF-ie. Tak, tutaj widać, że właśnie tym kodem, tym hasłem, które trzeba było wprowadzić, jest pin, który tutaj jest 5129 i się okazało, że algorytm, jaki był zaimplementowany za pomocą tej VM-ki, to było szyfrowanie RT4. Tak, tego już nie widać, ale są też inne rzeczy, na przykład zadania, które udają keygeny jakieś albo ransomware i trzeba, nie wiem, złamać ransomware, udawany oczywiście ransomware. Często są jakieś utrudnienia, tylko antydebugging, antydizazm albo dziwne architektury. No i... Kiedyś w Polsce popularne były crackmi i zadania tego typu. Jeżeli ktoś kiedyś robił coś takiego, to właśnie ta kategoria jest najbardziej jakby podobna do tych tak, najbardziej jest, klasycznych. To jest w zasadzie crackmi po prostu. No okej, ale są też inne kategorie, na przykład... Tak, na przykład own. Z jednej strony kategoria jest podobna, bo też mamy, dostajemy jakąś binarkę. Slide. Dostajemy binarkę z reguły Linuxową, czasami Windowsy. I oczywiście też musimy poznać, podobnie jak przy array, jak ona działa, ale oprócz tego, jak ona działa, musimy zauważyć jakieś błędy, które w niej są. A chodzi w tym o to, że okej, my dostajemy jakąś binarkę, ale w niej flagi nie ma. Czasami jest albo totalnie wycięta, albo po prostu jest gdzieś obok na serwerze. I sama binarka jest też uruchomiona na serwerze organizatorów gry i ta binarka komunikuje się normalnie z nami za pomocą tam standardowego wejścia i wyjścia, ale na serwerze to wejście i wyjście jest przekierowane na TCP i możemy się normalnie podłączyć po TCP, każdy może właściwie do takiego serwera i tam możemy z tą binarką już uruchomioną na serwerze się bawić. I co właściwie znaczy ta zabawa? Musimy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli wykonać własny kod w procesie właśnie tej binarki. I z reguły właśnie schemat wygląda w ten sposób, że trzeba znaleźć te błędy, czyli trzeba sobie za pomocą tych błędów posiąść możliwość robienia pewnych rzeczy. I taka najbardziej podstawowa to jest write-read primitives, czyli możliwość pisania i czytania pamięci procesu. I za pomocą tych primitywów musimy no właśnie móc wykonać jakiś kod. Potem piszemy program, który właściwie to robi, no bo nie robimy tego ręcznie, no i uruchamiamy go na serwerze.
błędy, które są w takich aplikacjach, to może być na przykład jakiś, nawet może to być wczytanie jakiegoś do bufora i może być jakiś zwykły buffer stack overflow, ale może być to na przykład coś bardziej skomplikowanego, na przykład może być jakiś CRUD, którym możemy tworzyć elementy, edytować, usuwać, są różne typy i na przykład może być use after free, czyli usuwamy jakiś element, potem tworzymy inny, innego typu i możemy odpowiednio w pamięci tak te struktury ułożyć, żebyśmy mogli edytować nie to, co do końca chcieli jakby autorzy zadania. Oczywiście, jak już uda nam się coś takiego zrobić, no to sama eksploitacja nie jest zawsze taka trywialna, no bo są przez gro czasu i autorzy kompilatorów i systemów operacyjnych tworzyli pewne zabezpieczenia, które mają utrudnić albo uniemożliwić eksploitację. No i w zależności od trudności zadania, prawie w każdym zadaniu któreś z tych zabezpieczeń na przykład jest i no oczywiście trzeba się jakoś ominąć i one zawsze są wykonane w taki sposób, żeby jednak to obejście było, no bo wtedy zadanie nie dałoby się rozwiązać. No i takie są na przykład techniki omijania tych poprzednio wymienionych zabezpieczeń, na przykład DEPA możemy omijać za pomocą tworzenia ROP-ów, czyli Return Oriented Programming. I to jest przykładowe zadanie, to jest faktyczne zadanie, które kiedyś tam było i polegało na tym, że program pobierał od nas jakiś bufor, dawał nam adres tego bufora, no i potem nic, potem go wypisywał i ten program trzeba zeksploitować. I widać tutaj od razu, że mamy scanf na buforze, który ma 128 bajtów, no i możemy podać więcej oczywiście, czyli jest stack buffer overflow, tylko że mamy jeszcze tą przeszkodą tutaj w tym programie. Aha, no i oczywiście celem jest to, że skoro mamy stack buffer overflow, to kto wie, w jaki sposób można by to wykorzystać. Co trzeba zrobić, żeby móc wykonywać własną funkcję na przykład. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nadpisanie adresu powrotu z tej funkcji. Tylko że problemem tutaj jest coś takiego, że wcisnąłbyś H. Powinno działać. Ten highlight, no super, nie działa. No w każdym razie tutaj widać, jak te zmienne lokalne są ułożone na stosie. I widzimy tutaj, że ten bufor oczywiście ma tą swoją, jest 80 heksadecymalnie wolnego miejsca, tylko że pomiędzy tym buforem, a oczywiście adres powrotu będzie na BP0, jest pomiędzy tym naszym buforem, a adresem powrotu jest coś takiego jak canary. To jest tak zwany stack guard, to jest jedno z tych zabezpieczeń, żeby właśnie nie dało się nadpisywać takiego czegoś. No i z reguły implementują to kompilatory i tutaj widzimy, że autor zdania zrobił to sam. Dla utrudnienia są to liczby zmiennoprzecinkowe. W listingu x86 wygląda to o wiele bardziej skomplikowanie. Tutaj na szczęście mamy hexraysy i wiemy, co zrobić. Czyli podczas nadpisywania tego buforu po prostu jak lecimy do dołu, to trzeba wpisać ten kanarek i dopiero potem adres powrotu. No i tutaj widzimy exploit, który to wszystko robi. Tutaj jest nawet adres IP, który tam podali organizatorzy, gdzie ta usługa działała. Pobieramy sobie adres tego bufora, po którym będzie nasz shellcode. Ten długi ciąg bajtów to jest shellcode, który nam wywoła SH. Na miejscu podajemy jeszcze oczywiście ten nasz stack guard, tutaj to jest dokładnie ta sama liczba, która tam była wcześniej, tylko że bajtami i potem już możemy sobie wywoływać dowolne polecenia. Tadam. I teraz powiemy trochę o narzędziach, które można które potrzebne są, czy tam przynajmniej pomagają w tego typu zadaniach. No tak. I jest AIDA Pro, która jest naszym ulubionym narzędziem, szczególnie dlatego, że mamy ją w pracy i mamy na nią licencję. Bo tak kupić ją sobie samą trochę ciężko, bo kosztuje tak dużo. No i jest chyba też najbardziej zaawansowanym narzędziem, bo miała najdłużej istnieje i najdłużej czas ją byli w stanie rozwijać. Ma wersję na bardzo dużo różnych architektur. I ma hexraysy przede wszystkim, które też bardzo upraszczają wszystko. No ale nie, AIDA jednak nie na wszystkim działa. Jest też GDB, które działa w zasadzie na wszystkim, na czym w ogóle da się uruchamiać kod. Jest też GDB serwer, więc można uruchomić zdalny debugger na komputerze, który jest gdzieś, nie wiem,
na naszym serwerze, a później uruchomić ID i połączyć się do GDB serwera z naszej ID. Więc wszystko jesteśmy w stanie debugować za pomocą tych dwóch narzędzi. No ale, że to jest, widać, dobry biznes, to powstaje teraz dużo nowych assemblerów i debugerów. Jest Binary Ninja, który jest bardzo ostatnio promowany przez różnych ludzi, nawet na CTF-ach, i podobno jest fajny, nie wiem, nigdy nie używałem. Jest w miarę tanie, że w sensie normalny człowiek jak najbardziej może sobie kupić. $100, z tego co pamiętam. No, coś koło tego. Jest kolejne w miarę nowe narzędzie, czyli Radar 2. To jest o tyle ciekawe narzędzie, że jest w pełni konsolowe, czyli tak oldschoolowo, wszyscy lubią konsole, ma ładne kolorki. Tak na dole napisano, że to jest Vim wśród debugerów, bo trzeba znać 1000 skrótów klawiszowych, żeby w nim coś zrobić. No ale niektórzy lubią takie rzeczy. Jest x64 DBG, który też nie używałem, ale też jest podobno dobry i no nie wiem, co im powiedzieć. Używałeś kiedyś? Nie. Tak, w każdym razie jakby ktoś chciał, to też jest tani i można spróbować. Jestem dzieckiem AIB. I jest biblioteka OwnTools, która jest świetną biblioteką do Pythona, która pozwala na zrobienie bardzo dużej ilości rzeczy, jeśli chodzi o exploity. Można się w zasadzie połączyć pod serwer i zamiast surowym socketem wysyłać jakieś rzeczy, to mamy bibliotekę, która załatwia za nas wszystkie takie powtarzalne rzeczy. Dokładnie tak. I kiedyś... Są w zasadzie gotowe exploity na wszystkie architektury. Tak. Właściwie nie trzeba znać Pythona, żeby bawić się z CTF-y, natomiast jest to na tyle dobry język do tego zastosowania, że po prostu jest łatwiej. Ja oryginalnie jako programista dotnetowy swoje pierwsze exploity pisałem w C-Sharpie i tak da się, ale no, nie jest to po prostu poręczne. I prędzej czy później każdy dochodzi do wniosku, że jednak fajniej się to pisze w Pythonie albo w Rubim. No i jest jeszcze tak naprawdę pełno różnych innych debugerów, które działają, ale no i tak są lepsze narzędzia naszym zdaniem. O ile OliDBG jeszcze jest takie oldschoolowe trochę, Immunity, to WinDBG i Softice i CDB, NTSD to są narzędzia, które moim zdaniem się do CTF-ów nie nadają, no bo mają inne zastosowania. Co tu mówić? Proszę. No dobra, kolejna kategoria to weby. Na niektórych CTF-ach jest ich mniej, na niektórych jest więcej. Tacy najbardziej hardkorowi organizatorzy CTF-u twierdzą, że weby to jest po prostu zła kategoria. No, powinniśmy tylko i wyłącznie patrzeć na ASM. No ale są weby i no, po prostu dostajemy adres do jakiejś tam aplikacji, która jest napisana z reguły w tych językach. PHP jest oczywiście bardzo świetnym językiem do robienia takich zadań, bo dosłownie pomysłów na zepsucie czegoś w PHP jest bardzo dużo. Jeszcze jest Perl, w którym się jeszcze bardziej da coś zepsuć. Tak, w Perlu jest jeszcze więcej. Znaczy, no, Perla się ciężko czyta. No i przykładowe zdanie, jakie może być. Oczywiście luki typu OWASP, ten, top ten, no cokolwiek, nie wiem, pewnie większość z was miała styczność z jakimiś błędami związanymi z bezpieczeństwem aplikacji internetowych. No i tu jest taka przykładowe zadanie. Dostaliśmy adres do aplikacji w PHP, do której można było uploadować ikonki, można było też je tworzyć i edytować. I tyle. I to była cała aplikacja. No ale zauważyliśmy od razu, że nawigacja, jak nam klikało się po linkach, był parametr get op operation i no i się okazało, że właściwie działa to w ten sposób, że jest tam sobie inklad, którym jest niefiltrowany ten get i jest doklejane do tego PHP. Nie można tutaj użyć null byte poisoning, żeby sobie cokolwiek dokleić, no bo się okazało, że wersja PHP była zbyt nowa. No ale jest w PHP coś takiego jak filtry, rapery i one robią w połączeniu z includem, czy tam z innymi funkcjami, które pobierają jakieś tam zasoby, mogą robić dziwne rzeczy. I na przykład jeden z nich jest coś takiego jak raper, który się nazywa po prostu filter i możemy robić pewne operacje na takich dołączonych zasobach. No i to jest na przykład enkodowanie BS64, dajemy resource i potem doklei się .php, czyli ten resource to będzie ten właściwie plik. No i jeżeli taki base zostanie zainkludowany, to po prostu zostanie wyświetlony, więc możemy pobrać sobie wszystkie kody źródłowe wszystkich plików, jakie przynajmniej plików PHP, jakie są w aplikacji. No i to był pierwszy krok, żeby poznać właściwie, co tam się dzieje. I wiemy teraz, że tym uploadem ciężko będzie coś zrobić, no bo zawsze, po pierwsze, zawsze wrzucony plik będzie miał rozszerzenie PNG, można uploadować tylko pewne grafiki, bo były wczytywane za pomocą GD, stripowane były wszystkie metadane,
ale możemy edytować ten obrazek już takim edytorem online, że możemy zmieniać ich piksele. No ale wciąż mam tylko i wyłącznie obrazek. Ale PHP ma też filtr czytania zipów. I możemy stworzyć PNG, który jest jednocześnie zipem, a w tym zipie jest plik PHP. I to będzie wciąż ten jeden plik. I ten kod, który jest, te heksy, to jest ten zip właśnie. I to muszą być piksele naszego obrazka. I potem za pomocą kolejnego filtru właśnie od tego czytania zipów możemy sobie zainkludować ten nasz PHP shell. Ja właśnie myślę, że Piątkosia takie PNG wrzucała na te wszystkie serwery i teraz tam ma łagdory. Dokładnie. No to nie jest przypadek moim zdaniem. I taki gotowy PNG to jest to coś na dole. To jest właśnie, no nikt tego nie widzi, ale to jest PNG 32 na 32 piksele, w którym jest PHP shell. Jarek może wyjaśnić, jak to właściwie działa. Dlaczego jednocześnie PNG i zip to może być jeden plik? Nie mówiłem, że ma to wyjaśnić. No okej. Okay. To działa tak, że zip jest takim bardzo dziwnym formatem i wcale nie ma żadnego nagłówka, wbrew temu, co dużo osób myśli. Maciek wczoraj przedwczoraj na swojej prezentacji mówił, że normalne formaty mają nagłówek, który jest na początku. Zip jest mniej normalnym formatem. Tak, zip zaczyna się w zasadzie od końca. Tak poprawny według standardu skaner czyta najpierw ostatnie tam chyba 512-1024 bajtów pliku i szuka ostatniego nagłówka, czyli tam Central Directory Header. I od tego nagłówka zaczyna dopiero wstecz szukać drzewa dokumentu. To brzmi bezsensownie, bo tak jakby nagłówki są od końca, to ma pewien sens, bo zip może dzięki temu być streamowany, czyli można, nie wiem, generować zip dynamicznie, że dochodzą nowe pliki, generujemy cały czas, a nie trzeba czekać na cały input, żeby coś zacząć generować. No ale pozwala na robienie takich fajnych sztuczek, jak na przykład robienie shella w zipie, bo plik zaczyna się kodem PHP, PHP się cieszy, wykonuje to, a plik kończy się z kolei zipem i zip też się cieszy, bo może to otworzyć i wydaje mu się, że jest wszystko ok. A na samym początku jest nagłówek od PNG. No tak. I mamy wtedy taką matrioszkę. No i faktycznie okazuje się, że to zadziałało i mogliśmy wykonywać dowolne funkcje PHP. Oczywiście wyłujemy sobie system i się okazuje, że flaga była w rucie. Takie te puzzlania są na CTF-ach. Narzędzia, jakie możemy wykorzystywać. No oczywiście, skoro to jest zwykła strona internetowa, no to przeglądarka. Możemy sobie inspektorem, firebugiem zobaczyć, co właściwie się na niej dzieje. No jak już sobie poklikamy i tam zobaczymy, co jest, no to oczywiście odpalamy burpa czy tam fiddlera. I w burpie bardzo fajne narzędzie to jest repeater, że możemy sobie modyfikować zapytania HTTP. No i dalej sobie buszujemy. Nie używa się na CTF-ach automatycznych skanerów. Jest to w teorii możliwe, w praktyce prawie każdy CTF tego zabrania, a poza tym zadania, które można rozwiązać skanerami automatycznych podatności, to są raczej słabe zadania i po prostu robi się je w taki sposób, żeby nie dało się tego robić. No i oczywiście Python do napisania exploita. Jeszcze, jeśli ktoś widzi ten podtytuł, to ktoś może kojarzy, do czego się odwołuje ten podtytuł, czyli Paul Long to Byte Crypto EN? Tak. O, dużo osób wie. No i zadanie w krypto jest w sumie proste. W tym poprzednim czasami trzeba myśleć, co trzeba zrobić, gdzie się włamać. Tutaj zawsze dostajemy jakieś zaszyfrowane dane i mamy je odszyfrować. I jak to zrobimy, to już jest nasza sprawa. Zazwyczaj nie dostajemy po prostu jakiegoś bloku heksadecymalnego i bawcie się, tylko dostajemy coś więcej. Na przykład dostajemy albo więcej tych zaszyfrowanych danych, że możemy jakąś kryptoanalizę robić, albo dostajemy kod, którym zostały zaszyfrowane te dane i wtedy widzimy, że o, ktoś, nie wiem, użył 4-bajtowego klucza i to można zbruptować, albo dostajemy jakiś serwis, w którym możemy wrzucać więcej danych i on nam zwraca zaszyfrowane dane tym samym kluczem i w ten sposób jakoś matematycznie, magicznie możemy łamać ten klucz. No i co w zasadzie można łamać na takich zadaniach? Ile można ROT 13 łamać albo, nie wiem, B64 deszyfrować? Jest takich praktycznych algorytmach szyfrujących, bo takie są moim zdaniem najciekawsze na CTF-ach, jest tak naprawdę pełno, może nie błędów, ale jeśli się je źle użyje, to można je złamać. Czyli trzeba bardzo uważać, kiedy się używa takich rzeczy jak, nie wiem, RSA AS. Wydaje się, że, nie wiem, użyłem RSA 4000 bitów, nikt mnie nie złamie, a w praktyce można, nie wiem, źle wygenerować klucz, można zrobić pełno błędów przy tym. No i tu są przykłady. Można źle użyć RSA, źle użyć AS-a, można użyć biblioteki, która niby wszystko robi za nas, ale
damy jej jakiś parametr, który spowoduje, że zrobi coś, co nie robi tego, co my byśmy chcieli, żeby robiło. Można źle zaimplementować samemu jakiś algorytm i kompletnie zepsuć cały pomysł. O, tutaj jest przykład kilku wybranych ataków na RSA. Nie będę ich omawiał, bo to by zajęło trzy razy tyle, nie mamy czasu, ale to wszystko to są przykłady ataków na to, kiedy ktoś użył RSA, ale zrobił coś źle. Na przykład źle wygenerował klucz, kilka razy użył tych samych modulusów, albo może zrobić fault attack, czyli w kluczu prywatnym się jest, nie wiem, ktoś promieniuje, jest jakieś promieniowanie kosmiczne, flipuje bity i dzięki temu można odzyskiwać. To są naprawdę szalone rzeczy, timing ataki, tyle rzeczy. I w zasadzie czego potrzebujemy do krypto? To jest kategoria, która w zasadzie nie wymaga niczego, żadnych narzędzi, nie trzeba nic płacić. W innych też nie trzeba płacić, ale tu w ogóle jedyne, czego potrzebujemy, to kartka papieru i Python. No i w sumie to Google, żeby wyszukać dużo różnych paperów, w których są opisane ataki, których szukamy, znajdujemy, że o, faktycznie ktoś coś takiego napisał i trzeba to zaimplementować. Tak, generalnie ogólnie na CTF-ach wcale nie jest złe to, że dostajemy jakieś zadanie, zastanawiamy się, jak je rozwiązać i 90% tego czasu spędzamy w Google'ach szukając czegoś, jakiegoś opisu czegoś, czy jakiejś podatności. I w krypto to jeszcze bardziej widać, bo to nawet nie jest 90%, a 98%. No, poza tym, że trzeba jeszcze później napisać to, co znaleźliśmy, co czasami nie jest proste. Ewentualnie czasem zbrutować, to zabiera czas. Bo matematycy mają tak, że piszą jakieś papery, w których jest pełno różnych dziwnych znaczków, a później nie publikują kodu, którego użyli i bawcie się. No, ale można. Nie jest to przyjemne, ale czasami ktoś później na GitHuba wrzuci taki kod zaimplementowany. Okej, co teraz? To jedna z kategorii, których nie lubimy za bardzo i nie będziemy dużo o niej mówić. Przepraszamy naszych kolegów z Teamu, którzy może oglądają i poczują się trochę urażeni. No w każdym razie typowa informatyka śledcza, dostajemy jakiegoś tam pick-upa albo jakiś obraz dysku i trzeba szukać igły w stogu siana. Tak, tylko to jest teoria, bo informatyka śledcza zazwyczaj wiadomo, co zrobić, a czasami twórcy robią takie dziwne rzeczy, że wymyślają, że schowają gdzieś dane i szukajcie sobie igły w stogu siana. Tak, dostaję na przykład 300 MB pick-upa i szukajcie sobie. No oczywiście są programy, które ułatwiają takie rzeczy. Po prostu Wireshark, na przykład, nie wiem, pierwsze co nam robimy po pobraniu pick-upa, to jest oczywiście odpalenie w Wireshark'u i zrobienie file export objects, żebyśmy wiedzieli na przykład, kto pobierał po HTTP. Czasami to pomaga, czasami nie. Czasami ma się więcej szczęścia, a czasami mniej szczęścia. Steganografia, tej kategorii też nie lubimy. Steganografia, czyli ukrywanie czegoś w czymś. Czyli na przykład ukrywanie jakiegoś tam tekstu w plikach graficznych, w plikach wideo, w plikach dźwiękowych. I generalnie na CTF-ach nie lubimy raczej zadań, w których trzeba się domyślać, trzeba próbować zgadywać, o co na przykład mogło chodzić autorowi. I w zdaniach steganografii właśnie często tak to wygląda. No i na przykład powstał taki program, który nazywa się StackSolve. Do niego można ładować pliki graficzne i on tam pozwala robić pewne operacje, które mogą czasami pomóc takie zdanie rozwiązać. No i czasami zadania są na tyle głupie, że po prostu wystarczy załadować taki plik i od razu widać flagę. No ale jest też steganografia formatów, gdzie faktycznie nie są te zadania takie najgorsze, bo dostajemy po prostu jakiś plik i trzeba go na tyle dobrze poznać, że dopiero po na przykład nauczeniu się specyfikacji i zobaczeniu, co właściwie każdy byte w tym pliku odpowiada, to dopiero jakby dostajemy pomysł, co właściwie trzeba zrobić. I na przykład GNWAL bardzo lubi robić takie zdania i faktycznie wtedy są fajne. Tutaj na przykład widać typ zadania, w którym się odpala program, to chyba jest Audacity i od razu widać flagę. Tak, tylko trzeba zgadnąć, żeby go otworzyć, żeby akurat za pomocą spektrogramu na niego popatrzeć, bo jak za pomocą czegokolwiek innego spróbujemy go analizować, to nic nie znajdziemy. Piękne, nie? No, kilka narzędzi, oczywiście też Python. Cudo. No i jest jeszcze kategoria tak zwany MISC, czyli zadania, które nie pasują do niczego innego. To jest taka półkategoria, bo do tego się wrzuca wszystko, mydło, powidło i tak dalej. No i co może być w takim misku? Na przykład rekony, czyli dowiadujemy się, że organizator tego CTF-a był 3 lata temu w Gruzji i kupił sobie figurkę. I jaka to była figurka? I tak, jeśli znajdziemy tą figurkę, to wtedy dostaniemy flagę.
I na przykład okazuje się, że tam, nie wiem, kiedyś, na przykład 2 tygodnie temu na swoim GitHubie, w jakimś tam commicie była jakaś informacja, był jakiś link i tak idzie tak. Się po takim sznurku. Bardzo nie lubimy tych zadań, więc nie mówimy o nich więcej. Jest jeszcze trivia, czyli tutaj jest przykład, że... Quiz. On Windows loading library and having its code run in another process is called del injection, jak ktoś nie wie. I one, ich też nie lubimy, ale one są proste przynajmniej. To zazwyczaj jest 5 minut googlowania. Ciekawszy typ zadania to jest na przykład hardware i bardzo często zadania hardware polegają na tym, że dostajemy, autorzy implementują zadanie faktycznie na jakimś układzie i robią zdjęcie tego układu i trzeba dosłownie na podstawie kilku zdjęć prześledzić, na przykład gdzie jakieś kabelki są podłączone i faktycznie kilka zadań takich było i na przykład kolega potem nam wrzucił zdjęcie, że na kartce musiał wszystko rozpisać. To są jeszcze zadania, w których są użyte jakieś dziwne ezoteryczne języki programowania. Na przykład kiedyś nam się zdarzyło, że był jakiś bardzo dziwny tekst i doszliśmy do tego, że to jest jakiś język programowania i nasz kolega z teamu stwierdził, że pewnie trzeba zrewersować ten język i zaczął pisać własny interpreter i zgadywać, co robią poszczególne operatory, a później się okazywało, że to był istniejący język i wystarczyło znaleźć na GitHubie interpreter tego języka i mielibyśmy flagę. Bywa. No i poza tym są zadania, które w ogóle się nie da klasyfikować oraz zadania, które w ogóle nie dało się wymyślić na trzeźwo albo bez jedzenia jakichś grzybków. I takie zadanie właśnie planuję opisać teraz. Na Hitconie niedawno było i teoretycznie zadanie było proste, czyli trzeba napisać regexa, który będzie pasował do różnych rzeczy. No i na przykład zaczęło się od tego, że trzeba napisać regexa, który będzie maczował napis, który zawiera select. No czyli taki waw trochę. No i fajnie, odpowiedź była prosta, tam już jest chyba trochę za nisko, żeby tam ludzie z tyłu to widzieli, ale okej. Okay. Niestety był też drugi poziom, trzeba było napisać regex, który będzie maczało coś takiego. Ja się dowiedziałem na wykładach teorii języków i automatów, że takie coś jest niemożliwe, no ale okazuje się, że w Rabim regexy są, w zasadzie nie są wyrażeniami regularnymi, tylko mają dużo więcej możliwości, więc pogoglowałem, znalazłem coś, udało się. I teraz trzeba było napisać regexa, który będzie masował napisy, które są długości będącej liczbą pierwszą. Nie wiem, czy kiedykolwiek w pracy będę potrzebował napisać taki regexa, który szuka napisów, które są długości będącą liczbą pierwszą. No ale nie wiem, widać w Tajwanie lubią takie regexy. Ale to jeszcze nie był koniec, bo trzeba było później maczować napisy będące palindromami. A następnie napisy, które w ogóle z trzech literek powtarzające się o takiej samej długości. A później tylko lata przestępne. Na przykład jakbyście chcieli walidować, że użytkownicy, którzy urodzili się w roku przestępnym, nie mogą się zarejestrować, taki regex się przyda. I tak do końca, aż w końcu doszliśmy do regexa, który maczował wielkości liczby 42 i w tym momencie już prawie, że wysiedliśmy, ale... No, nie, tego byśmy skopiowali już, widziałem. Tak, ma kilkaset kilobajtów. Tak. Jeszcze w Perlu był napisany, a my to byśmy musieli do Rabiego napisać. Tak, dokładnie. Więc jak już mieliśmy regex, który działał, to później jeszcze siedzieliśmy i usuwaliśmy każdy znak. Nie wiem, usuwaliśmy niepotrzebne nawiasy, kombinowaliśmy. Nie, takich zadań nie chcemy. Nie o takie zadania walczyłem. Tak, więc podsumowanie. Regex nie są... Bardzo fajne, ale w CTF-ach jest fajne to, że można się nauczyć rzeczy, których normalnie byśmy nigdy nie spróbowali. No nie wiem, na przykład nie podejrzewam, że można takie cuda robić z regexami i w sumie nie wiem, czy chciałem to wiedzieć, ale jak mnie kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś o to zapyta, to będę wiedział. No jest jeszcze kategoria PPC, którą nie wiem, czy ją lubimy, ale jesteśmy w niej lepsi niż inne teamy, bo mamy takie trochę bagaż nadprogramistyczny, więc ujdzie, bo wychodzimy na niej do przodu. To jest skrót od Professional Programming Competition i ogólnie to są zadania rodem z olimpiady informatycznej po prostu. Czyli przykładowo takie zadanie to jest, trzeba mnożyć macierze, no, tak żeby było szybko, ale no, to jest takie nudne trochę. Na uczelni takie coś robiłem, a na CTF-ach chciałbym coś innego robić i zdarza się też inaczej, że na przykład piszemy solvery do gier albo boty, które mają wygrywać z innymi botami, albo mamy rozwiązywać kapcze i rozwiązywanie kapczy to jest typ zadania, na których na wielu CTF-ach nagle pojawiły się
takie zdanie. Po prostu jest 1000 kapczy do rozwiązania i trzeba je rozwiązać. I tego było tak dużo, że napisaliśmy framework, do którego tylko modyfikowaliśmy część odpowiedzialną za część rozpoznawania znaków. Tak, nawet jak my robiliśmy CTF-a, to takie zdanie zrobiliśmy, bo wtedy to było modne. Niestety okazało się, że co najmniej dwie osoby zrobiły to zadanie tak, że siedziały i te 1000 kapczy wpisały ręcznie. To nie tak miało być. Były trzy zadania, no, były trzy etapy tego zadania naszego. Było 300 kapczy do wpisania, 500 i 1000. I faktycznie te 1000 kapczy wpisały co najmniej dwie osoby ręcznie. Tak. Albo czasami trzeba zrobić jakieś gry logiczne, typu sudoku albo nonogramy. Nonogramy to są takie dziwne rzeczy, gdzie się wpisuje kolory, kwadraciki na czarno. Mogliśmy zdjęcie w sumie umieścić, bo to jest tak, popularne. W sumie potem wychodziły z tego QR kody. Też tego trzeba było zrobić tam kilkadziesiąt czy kilkaset. Tak. I narzędzia to jest Python i C. Jeśli ktoś robi za dużo takich zadań, to zmienia się kogoś takiego jak na tym zdjęciu, więc rotujemy przy tych zadaniach. Ale nie są takie złe, bo inne teamy hakerskie zazwyczaj są w tym jeszcze gorsze niż my, więc wychodzimy do przodu. Masz? No właśnie, są dobre i złe zadania. CTF-y, na których jest więcej złych zadań, to są złe CTF-y. Indyjskie, hinduskie. Hinduskie, tak. No i ktoś sobie kiedyś pomyślał, właściwie to chyba nawet wiemy kto. Pewnie Rosjanin, Ukrainiec. I stworzył portal, który się nazywa cityftime.org i na nim jest zarówno ranking samych CTF-ów i ranking zespołów. No i oczywiście to jest powiązane, no bo jeżeli jakiś zespół na dobrym CTF-ie zajmie wysokie miejsce, dostaje więcej punktów. Zaraz będzie jeszcze ten pierwszy screenshot ze zespołami, to był właśnie z tej strony, zaraz też jeszcze chwilę go pokażemy. Warto wspomnieć o ważnych, no oczywiście CTF-ów jest w ciągu roku dużo, jest coraz więcej. Nawet dochodzimy teraz do takiej sytuacji, że czasami potrafią być 3-4 CTF-y w jeden weekend i trzeba nawet wybierać, który chcemy grać, no bo po prostu nie mamy zasobów, żeby bawić się we wszystko. No ale jest taki najważniejszy CTF w ciągu całego roku, nazywa się DEFCON i DEFCON jest typem CTF Attack Defense, no bo każdy oczywiście musi tam przyjechać na miejsce do Las Vegas. No i grają sobie i trochę zmienia się tego formuła nawet tego CTF-a, bo w tym roku po raz pierwszy, jeszcze przed DEFCONem, były walki programów, które miały wyszukiwać automatycznie podatności. Jak po prostu no, trzeba było napisać robota, który gra w CTF-a. No i nawet okazało się, że coś da się z tego zrobić, a nagroda w tym challenge'u zrobienia takiego bota była dosyć duża, bo to było $1 000 000. I potem ten bot, który wygrał, grał na samym DEFCONie już z tymi graczami. No i się okazało bardzo ciekawie, że ten bot wcale nie poszło mu najlepiej, bo żałuje chyba ostatnie albo przedostatnie miejsce. Chyba nawet ostatnie. Ostatnie, ale z drugiej strony nie szło mu też najgorzej, jak niektórzy z Dragon Sectora na przykład podejrzewali, że nie zrobił żadnego zadania. Przez jakiś czas zajmował tak trzecie, czwarte miejsce od końca, czyli coś tam jednak zrobił. Był lepszy niż niektóre naprawdę dobre hakerskie teamy, które startowały. Więc może kiedyś, jeszcze nie teraz, coś będą robić. Tak, a najważniejszy polski CTF oczywiście odbywa się podczas Confidence w Krakowie i tego CTF robi Dragon Sector. Ktoś może grał kiedyś na Confidence? Super. Są różne typy samych zespołów, no oczywiście w zależności od tego, kto w nich gra. My jesteśmy zespołem typowo znajomych z internetu, ale są też zespoły na przykład uczelniane i na przykład w Polsce VAT ma swój zespół, czy miał? No. Ale co ciekawe, pojawia się coraz więcej teamów CTF-owych, które pochodzą z firm. I nawet nie tylko chodzi o to, że pracownicy danej firmy po prostu się znają i jako znajomi robią jakiś zespół, ale po prostu szefostwo firmy wychodzi z założenia, że fajnie byłoby grać w CTF-y. No i nawet mamy taką jedną firmę w Warszawie. Dwie. Trzy co najmniej. To jest screenshot właśnie z CTF Time'u. Najlepszych w tym momencie polskich zespołów. No i oczywiście na czele, akurat w tym momencie jest Dragon Sector. Przedwczoraj Maciek też miał tę prezentację właśnie z tego zespołu. Coś więcej chcemy powiedzieć o którym zespołu? A może ktoś jest na sali w ogóle z drugiego zespołu? W sensie no, nie naszego. Nie wiem, czy chcesz wywoływać ludzi, czy co? Nie, no bez przesady. Tak, dużo zespołów tutaj to są faktycznie zespoły firmowe.
chyba nie możemy mówić kryzys pojezdnej firmy, bo jakoś się nie chwalą, ale tak ponad połowa? Ponad może nie, ale połowa mniej więcej. Wiem. W każdym razie tych zespołów jeszcze 2-3 lata temu było bardzo mało, bo aktywnie grało może, nie wiem, 2-3 zespoły. Coraz, co roku tych zespołów dochodzi więcej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, bo to jest naprawdę super zabawa. Tak, my też zrobiliśmy swojego CTF-a, który odbywał się pod koniec 2015 roku. No i wyglądał mniej więcej tak. To był trochę inny CTF, bo nie był teamowy, tylko był indywidualny. No i chcieliśmy namówić po prostu ludzi, którzy nigdy się tym nie zajmowali, żeby też sobie pograli. No i się okazało, że faktycznie kilka osób, czy nawet kilkanaście osób, które brały udział w tego CTF-ach, założyły potem swój zespół, a najlepszego gościa wzięliśmy do siebie. Pozdrawiam, Adam. Niestety zgubiłem pliki źródłowe tego CTF-a, więc już go nie ma i musiałem ukraść screenshot Gnowi. Mam nadzieję, że kiedyś się znajdę. A tak wygląda CTF offline'owy, no bo oczywiście większość CTF-ów jest online'owa, można sobie grać, wpisuje się adres przeglądarcy i tyle, ale są też CTF-y offline'owe, gdzie zbiera się duża grupa ludzi, rozkłada swoje laptopy i gra. I to jest na przykład Insomni Hack z tego roku w Genewie, Szwajcarii, gdzie też mieliśmy przyjemność być. Zajęliśmy chyba 5. miejsce. Dragon Sector zajął 1. Tak, nawet... Tu siedzą. Siedzą tutaj. Tak. I teraz chcielibyśmy, nie wiem, dać może kilka tipów, w jaki sposób ktoś, kto nie grał jeszcze nigdy w TTF-y, zacząć taką zabawę. No i mamy kilka pytań, przygotowaliśmy kilka pytań, na które sami sobie teraz odpowiemy. I zacznijmy od takich prostych. Czy to legalne? Jak najbardziej. To jeżeli ktoś pyta w ogóle, jak zacząć z bezpieczeństwem, to wydaje się, że CTF-y są jedną z totalnie najlepszych opcji, bo nie hakujemy ludzi, którzy nie chcą, żebyśmy hakowali, tylko wręcz odwrotnie. No, ludzie przygotowują zadania, które w jakiś sposób łamiemy, więc jak najbardziej jest to legalne. Tak, to jest takie dziwne podejście, że dużo ludzi jak myśli o CTF-ach, to mówi, że no wystartuję w CTF-ach, ale muszę się najpierw więcej nauczyć. No i to jest bez sensu, bo tak naprawdę CTF-y właśnie do tego są, żeby może się było nauczyć. A dlaczego warto grać? Jest tyle różnych kategorii, tyle różnych typów zadań, że nawet nie umiejąc niczego, czy umiejąc tylko jedną z tych rzeczy, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i jest tyle możliwości nauki. Będziemy to powtarzać wiele razy, bo... No właśnie, wcale niczego nie trzeba umieć. I czasami jak pytam kogoś, namawiam go, żeby zaczął grać w CTF-y, to mówi do mnie, że nie, jeszcze nie, muszę... Najpierw czegoś się nauczyć, dopiero potem będę mógł grać w CTF-y. No właśnie nie, właśnie odwrotnie. No, ja z Jarkiem jesteśmy oryginalnie programistami, którzy się przekwalifikowali właśnie przez CTF-y. I wszystko, co wiemy, prawie wszystko, co wiemy o bezpieczeństwie, nauczyliśmy się podczas 3 lat grania w CTF-y. No, wcześniej w sumie zaczynaliśmy z jakimś Rivercraftem, Dgna i tak dalej, ale tak najwięcej się nauczyliśmy podczas CTF-ów, bo to są takie rzeczy, które są specjalnie stworzone po to, żeby się można było uczyć. I dokładnie. Można. Sama gra nie kosztuje nic, no oczywiście oprócz komputera i internetu. Jeżeli... Energetyków oraz kawy, tak jeszcze. Jeżeli wkręcimy się w CTF-y na tyle, żebyśmy chcieli gdzieś pojechać i pograć sobie offline'owo, no to wtedy oczywiście dochodzą koszty jakichś tam biletów czy noclegów. Czasami są offline'owe finały i jeżeli dobrze nam pójdzie przez kwalifikacje, to na przykład organizator może nam zafundować bilet czy hotel. Ale to jest ciężkie zazwyczaj, bo trzeba być naprawdę dobrym, bo wszyscy wtedy startują, bo wszyscy chcą darmowe bilety, darmowe wakacje. No czasami się nawet udaje. No i okazuje się, że od pewnego czasu CTF-y nawet mają jakieś nagrody i nawet coraz więcej i te nagrody są coraz większe. Na przykład koszulki. Ja właśnie mam koszulkę z CTF-a. Tak. Wygraliśmy w tym roku online'owego CTF-a z Brazylii i dostaliśmy koszulki. Ale jak najbardziej można dostać pieniądze, ale czy zarabiać to chyba jeszcze nie. W sensie, no jeżeli chcemy gdzieś pojechać, no to jednak te koszty wciąż są wyższe, ale okazuje się, że coraz więcej sponsorów, coraz więcej firm wkracza w ten świat, więc te nagrody na pewno będą większe. No właśnie, i zadania praktyczne może nie są za bardzo praktyczne, ale umiejętności, które wykorzystujemy robiąc takie zadania, na pewno się przydają w rzeczywistej pracy.
Jak najbardziej można samemu zacząć się w to bawić. Oczywiście CTF-y to jest głównie teamowa rozgrywka i bardzo fajnie jest znaleźć sobie kilka osób, z którymi chcielibyśmy robić to razem. No właśnie, to jest trochę trudniejsze pytanie, ale jesteśmy w miejscu chyba jednym z najlepszych, gdzie każdy z was mógłby sobie znaleźć kogoś, z kim chciałby coś takiego porobić, bo ciężko jest w CTF-ach, no może ciężko, mi jest ciężko znaleźć motywację do robienia zadań. I jeżeli jest druga osoba, która stoi nad tobą i motywuje cię do tego, żeby grać dalej, to bardzo pomaga i naprawdę polecam jak najbardziej. Nawet to nie musi być ktoś, kto gra, po prostu wychodzicie od założenia, że chcecie się czegoś nauczyć, więc robicie i tyle. No właśnie, i kategorii jest dużo. Nie każdy musi znać się na wszystkim w takim sensie, że okej, zaczyna się CTF, są jakieś zadania, są kategorie, więc każdy bierze sobie jakieś zadanie, które najbardziej mu się podoba i je robi. I potem, jak już jesteśmy w jakimś tam teamie i gramy na poważnie, no to zaczynają się takie kwalifikacje wytwarzać w ludziach, że ta osoba po prostu bardziej się specjalizuje w tej kategorii, a ta osoba w tej kategorii. No i nawet tam było na pierwszym slajdzie, drugim, które kategorie ja i Jarek najbardziej lubimy robić. No właśnie, można oczywiście zacząć od każdego CTF-a, po prostu nie wiem, wchodzimy sobie na CTF Time, tam jest kalendarz i sprawdzamy, że za tydzień, właściwie chyba nawet w poniedziałek, wtorek i środę będzie CTF online'owy. Ale jest na przykład coś takiego jak Pico CTF, to jest CTF robiony przez kogo? Przez PPP. Tak, przez PPP, najlepszy team na świecie. I to jest CTF totalnie dla początkujących, wręcz nawet są specjalne CTF-y dla uczniów szkół średnich. I to, co jest bardzo fajne w tym Pico CTF, to jest to, że ten CTF cały czas działa i zarówno edycja 2014 roku, jak i 2015 cały czas jest online, więc wystarczy sobie wejść na stronę, założyć konto i zacząć robić zadania. I ostatnio Gunwal na swoich streamach rozwiązuje właśnie zadania z tego Pico CTF, więc jeżeli nawet ktoś nie chce po prostu zacząć robić zadań, to może sobie wejść na YouTube'a, odpalić sobie stream Gunwala i wtedy Gunwal tłumaczy, w jaki sposób robi to zadanie, jaki jest jakby cały proces myślowy podczas robienia zadań, więc super polecam. Niektóre teamy, jeżeli kończą jakieś zadanie, czy ogólnie kończy się CTF, to wrzucają opisy tekstowe, w jaki sposób zrobiły to zadanie i to się nazywa write-upy. I właśnie my jesteśmy jednym z takich teamów, który stara się, szło to nam kiedyś lepiej, teraz trochę gorzej, właśnie wysyłać publicznie na GitHuba wszystkie opisy zadań, które robimy, więc jak najbardziej można dawać pod linka i sobie poczytać. Można nawet robić równocześnie, że ściągnąć sobie na przykład pliki źródłowe jakiegoś zadania, próbować je robić, jeżeli coś nie wychodzi, to wtedy w write-upie można przeczytać, co dalej. No i tak, no i się okazuje, że byliśmy programistami, zaczęliśmy robić CTF-y, i czegoś się nauczyliśmy, no i w sumie fajnie byłoby, jakby się okazało, że ktoś jeszcze mógłby nam za to płacić. No i faktycznie udało się i teraz sobie pracujemy w CERT Polska. I faktycznie dokładnie umiejętności te, które są potrzebne na CTF-ach, okazuje się, że przydają się w pracy security engineera czy security researchera, więc polecamy. Niektórzy trochę gorzej o tym myślą i to jest taki bardzo ciekawy pan, który trochę inaczej podsumował. Znaczy, mi się generalnie wydaje, że on wcale mnie nie obraził, bo w sumie mi się podoba to, co robię, więc... I to prawda, też dostałem kartę Multisport i licencję Najdę i ciepłą fuchę w CERCie. I faktycznie robienie analiz różnych botów i malware nie brzmi tak źle. Przejmowanie botnetów, kto by chciał to robić? Tak, nawet ostatnio robiłem jakoś, pojechałem do Denver, bo mnie z pracy wysłali, żeby opisać, jak robią analizę jakiegoś durnego bota. Więc fajnie. Za chwilę lecimy do Japonii i na CTF-a, kto by chciał to robić? Jako w delegacji. Tak. Tak, i czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze? Oddaj swój mikrofon. Czy CTF to jest wargame z limitem czasowym? Tak, można to trochę tak podsumować, tylko w wargame zazwyczaj są jakieś poziomy po kolei, a w CTF-ie masz listę zadań, nie musisz ich rozwiązać w żadnej kolejności. Ale to jest bardzo dobre skojarzenie. Tak samo jak hackmi, crackmi, wszystkie i tak dalej, to jest mniej więcej te okolice CTF-y.
Ciężko powiedzieć. Tak z głowy powiedzieć. No, ja bym polecił CTF-a, który jest pierwszy z brzegu. Na ctftime.org jest lista CTF-ów, które są upcoming, więc może zawsze się zarejestrować na CTF-a, wejść i jak będą same RM, to wyjść. Ale tak szczerze mówiąc, to zawsze się znajdzie jakieś 1, 2, 3 weby. Czasami jest po prostu więcej tych webów proporcjonalnie, czasami mniej niż reverse engineeringu. Na Pika CTF są również weby. Tak, to czasem nie są tak, że większość zadań to jest dla programistów, te CTF-y. Właśnie nie, właśnie trochę odwrotnie. I tak my, będąc w teamie CTF-owym, się okazało, że programiści są jakby właśnie mniejszością, że jednak wszystkie osoby, które są w tych topowych teamach CTF-owych, się okazuje, że pracują jako już security engineerzy, jako bezpieczniki i cokolwiek. I faktycznie nawet w naszym teamie ta ilość, ten stosunek programistów do security searcherów był większy. Teraz już jak my przeszliśmy, to jest inaczej, ale na pewno nie jest to przeszkodą bycie programistą, czy odwrotnie. Bardzo to pomaga, jak najbardziej, ale... To nam dawało trochę przewagę na początku, że byliśmy programistami, bo właśnie zadania, z którymi sobie nie radzili ludzie, którzy nie programowali, my mieliśmy lekką przewagę. Ale później się okazało, że z kolei zadania, do których trzeba mieć dużą wiedzę security, my byliśmy do tyłu mocno, więc uczyliśmy się głównie security, a programowanie nam jakoś starczało. Wiedza. Ale jak najbardziej dobrze jest umieć programować. Ktoś jeszcze? Czy są jakieś CTF-y czy hack-me, w których jest element, że trzeba wyjść, wstać od komputera i gdzieś pójść i coś zrobić? Czasami do toalety można skoczyć. Trochę nie o to mi chodziło, ale dobrze. Zastanawiam się. No są te offline'owe CTF-y, gdzie może wyjście nie jest częścią zadania, ale gdzie to chcesz wychodzić? Aha, no właśnie. Okej, okay, tak może takie... nie, ale na niektórych CTF-ach offline'owych są offline'owe zadania, że trzeba podejść fizycznie do czegoś, na przykład jakiegoś urządzenia, i coś z nim zrobić. I faktycznie... Tak, i na konfidencie w tym roku była drukarka, w zeszłym roku był automat wydający wódkę. Trzeba oskakować go. I faktycznie jak się skakowało, to wlewał wódkę. Za darmo. Czy na przykład na Defconie też tego typu zdania były. Ale wychodzić z domu... Kto by chciał wychodzić z domu? Ktoś jeszcze? Ile jest CTF-ów na rok? Dużo. Jest o wiele więcej CTF-ów, niż starczyłoby nam siły na ich robienie. Także... To może tak. Przy naszym obecnym poziomie umiejętności, żeby być tak wysoko w rankingu, musimy CTF robić prawie co tydzień. Ale oczywiście... Kiedy są w zasadzie? Nie wydaje mi się, że granie w CTF-y to, nie wiem, wyznacznikiem dobrej zabawy musi być to, żeby być wysoko w rankingu. Tak. I no, może niektórym o to chodzi, ale jak najbardziej można robić CTF-y wcale nie poświęcając na to każdego weekendu. Tak, ale nas też jest 8, więc jak powiedzmy dwóm osobom się chce w jakiś weekend i wystartują, a 6, nie wiem, jest na Karaibach i pije drinki, to tak czy inaczej niby startujemy, ale to nie jest nasza pełnia siły. Także startujemy całym zespołem, to się zdarza rzadko. Może raz na miesiąc? Dwa razy? Czy mamy specjalizację w teamie? Tak, mamy bardzo silną teraz specjalizację. Kiedyś jak byłem tylko z Mateuszem, to było z tym słabiej, bo trzeba było robić to, co jest, ale teraz każdy w sumie bierze takie zadania, jakie chce, jakie lubi i w tym jest dobry w zasadzie. Można powiedzieć, że każdy ma mniej więcej 3 kategorie, w których czuje się dobry i jak są zadania z tych kategorii, to właśnie on je bierze. Tak, takie zadania za 100 pewnie każdy by zrobił, ale takie trudne naprawdę zadania, to trzeba się w tym specjalizować. Tak, i właśnie ta teamowość też polega na tym, że okej, na samym początku każda osoba bierze jedno zdanie i je robi, ale potem, jeżeli zostają te trudne zdania, to zaczynamy siadać razem przy tych zadaniach i nawet cały team może siedzieć nad jednym zadaniem, że faktycznie siedzimy sobie na czacie w 10 osób i siedzimy nad jednym zdaniem, mimo że jakby nie jest tak, jakby specjalizacja wszystkich osób. Okej, okay. Ktoś jeszcze? W zasadzie jakby ktoś
bardzo chciał, to pewnie byśmy przyjęli, a raczej nie szukamy, bo... Ostatnio przyjęliśmy na przykład dwie osoby, wcześniej przez rok nie przyjmowaliśmy nikogo. Raczej nie chcemy być taką masówką, że przyjmujemy wszystkich jak leci i... No bo może i wtedy bylibyśmy tak kilka miejsc wyżej w rankingu, no już kilka się nie da, no ale miejsce wyżej w rankingu, ale też cała zabawa polega na tym, że każdy może się wykazać i że każdy może zrobić kilka zadań. Moim zdaniem lepiej, żeby jeśli ktoś chce grać i zaczynać, to lepiej, żeby założył własny team i wtedy może się uczyć razem z ludźmi, którzy tak samo zaczynają jak on. Na początku jest fajnie właśnie, kiedy jest dużo zadań, które może zrobić i na mój poziom, a nie, że wszyscy zrobią proste zadania i później już, nie wiem, tak siedzę i nic nie robię na tym CTF-ie. My na pewno nie żałujemy, że założyliśmy własny team zamiast dołączać do jakiegoś. To chyba było nasze ostrzeżenie ostatnie. 5 minut, ale... Jeszcze 5 minut, ale już nie ma pytań. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie na poniżej 5 minut, to jeszcze przyjmujemy. Tak, ewentualnie oczywiście nasze kontakty. Tak, albo nie uciekamy stąd. Jesteśmy nawet na Twitterze, teraz też nie będziemy uciekać, więc można podejść i pogadać. Okej, to dziękujemy.